We Wejrowie na 94 dziewiąc, 98 dziewiąc, 92 3. Radio Kaszewe. 14 minut po godzinie 8. Pora na gościa. Dzień dobry, Kaszuby. Wejherowskie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie na realizację projektu WCK wirtualnie z projektu systemowego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. A czy to wielki powód do radości? O to zapytamy dzisiaj naszego gościa. Dzień dobry, Kaszuby. Panią Annę Pobłocką z Wejherowskiego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Jak się jechało do nas? Z Wejherowa, rozumiem. Tak, z Wejherowa. Oczywiście wyjechałam dużo wcześniej, więc tutaj byłam odpowiednio na czas. No i bardzo dobrze. I to się chwali, to się liczy. Pani Anno, to jak to jest? Ile tego dofinansowania wpłynęło na konto WCK-u? Otrzymaliśmy około 168 tysięcy na realizację tego projektu. No i dobrze. I teraz tak. Co z tym zrobicie? Bo Filharmonia jest znana przede wszystkim z koncertów, spektakli teatralnych, ale też i wystaw. Jakie wystawy będą organizowane w najbliższym czasie? W najbliższym czasie oczywiście staramy się dopasować wszystko do naszych odbiorców. Staramy się realizować różnorodne wystawy, wymieniać malarstwo, ceramika. Także staramy się realizować. Także warto obserwować naszą stronę internetową i tam na bieżąco staramy się wszystkie informacje umieszczać. To może przypomnijmy, jaka to strona? www.wck.org.pl. Wspomnieliśmy na początku o cyfryzacji. Co ona wam umożliwi? Powstanie wirtualna galeria WCK? Tak, powstanie wirtualna galeria WCK i to jest to, z czym się zmierzyliśmy, gdy wybuchła pandemia. Realizowaliśmy wystawy, których niestety nikt nie mógł oglądać. Także chcieliśmy iść krok dalej, umożliwić wszystkim obejrzenie tego, co udało nam się stworzyć. Pierwszą naszą wystawą, którą chcieliśmy pokazać, gdy pandemia wybuchła, była wystawa pana Wilkonia i ona nam pokazała, jakie jest duże zainteresowanie, że rzeczywiście osoby chcą to obejrzeć. Stworzyliśmy wystawę, natomiast nie mogliśmy odbiorców puścić do budynku. Także wtedy zobaczyliśmy, jak rzeczywiście, jaka duża jest potrzeba, szczególnie, że mamy dość dużo odbiorców osób niepełnosprawnych, które jakby żądały, chciały tej kultury, no ale również nie tylko te formuły online, filmiki, spektakle, chcieli również tą formułę wystaw obejrzeć. No dobrze, ale ta cyfryzacja trwa w dalszym ciągu. Tak, jesteśmy w trakcie, przeszliśmy cykl szkoleń związanych z podniesieniem umiejętności i kompetencji pracowników Wejherowskiego Centrum Kultury. I teraz jesteśmy na etapie zakupów sprzętu, który następnie zostanie wdrożony do działań i w drugim kwartale 2022 roku już będzie można tą wystawę online obejrzeć. Pierwszy. Czyli to finał, tak? W przyszłym roku tak, już jest, spodziewacie się, że pierwsi... Tak. Będą niektórzy mogli pooglądać to. Tak, jak najbardziej, nawet nie, że niektórzy, ale wszyscy. A na jakim jesteście etapie? Czy co jeszcze trzeba zrobić? Bo finał w przyszłym roku, ale no, jaki to jest czas? Co robicie w tej chwili? Tak jak już wcześniej wspomniałam, przeszliśmy cykl szkoleń. Teraz jesteśmy na etapie wyboru sprzętu, zakupu, no i stworzenia tej pierwszej wystawy, którą chcielibyśmy pokazać właśnie w tej formule online, czyli żeby każdy eksponat mógł być obejrzany z każdej strony. Jak już wcześniej pani wspomniała, ta cyfryzacja to w sumie jeden ze sposobów na radzenie sobie z ograniczeniami podczas pandemii. A jak poza tym Wejherowskie Centrum Kultury sobie radzi, by zachować kontakt z odbiorcami waszej oferty? Oczywiście cały czas jesteśmy na mediach społecznościowych, także staramy się różne formy wprowadzać. Gdy budynek był zamknięty i też chcieliśmy te wystawy w jakiś tam sposób kontynuować, wykorzystaliśmy to, że nasz budynek Filharmonii Kaszubskiej jest oszklony, więc stworzyliśmy taką ofertę wystawy przez szybę. Także można było również jakby nie wejść do środka, natomiast obejrzeć wystawy przez szybę. Jakie plany na najbliższe tygodnie, miesiące? Jesteśmy oczywiście w trakcie realizacji różnych warsztatów, bo również tym się zajmujemy, aby wyedukować, wprowadzić różne działania,
dodatkowe, oczywiście związane ze świętami. W Wejherowie jest również jarmark bożonarodzeniowy, także tam również zapraszamy. Wprowadzamy różne formy, dopasowujemy je do odbiorców, także, zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, bo mamy cały czas coś ciekawego. No właśnie, coś ciekawego w najbliższą niedzielę, 19 grudnia o godzinie 19. Tak. Coś będzie. Będzie. Będzie świątecznie. Będzie świątecznie, dokładnie. Jest koncert u nas w Filharmonii. Także tam można było uzyskać bilety u nas w kasach dla mieszkańców. Także serdecznie zapraszamy. To będzie koncert grupy Music Everywhere. To jeszcze takie pytanie, bo zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Proszę powiedzieć, jak praca Filharmonii będzie wyglądać? Mamy oczywiście dni, które są wyjęte z działalności takiej naszej stałej, natomiast jak najbardziej na naszej stronie aktualizujemy cały czas informacje, jakie dni, w jakich godzinach funkcjonujemy, ale staramy się być dla Państwa cały czas. Dobrze, a co z obostrzeniami? Bo od 15, czyli od wczoraj weszły nowe obostrzenia. Jak to się ma do galerii? Wróć do Filharmonii, do Wejherowskiego Centrum Kultury. Staramy się wszystkie działania dopasowywać na bieżąco do obostrzeń, które się co jakiś czas zmieniają oczywiście. Także staramy się tą ofertę jak najbardziej kierować, jak najbardziej dopasowywać, oczywiście w całym reżimie sanitarnym. Na naszej stronie przy zakupie biletów na wszystkie wydarzenia są oznaczone miejsca konkretne dla osób zaszczepionych, niezaszczepionych, także tam można jakby w taki sposób sobie radzimy. Ale mówię, wszystkie działania, wszystko co robimy jak najbardziej u nas w budynku jest bezpiecznie. Ja tylko przypomnę, że od 15 grudnia obostrzenia nakazują sprzedaż osobom niezaszczepionym jedynie 30% miejsc, pozostałe 70% widowni. Zająć mogą osoby zaszczepione. wck.org.pl, koncert bożonarodzeniowy 19 grudnia, już przypomnę. Tak jest. Dobrze, to mamy wszystko załatwione. Wiemy o wszystkim, bo o wszystkim nas poinformowała pani Anna Półbocka z Wejherowskiego Centrum Kultury. Ja jeszcze chciałabym przypomnieć, że ten projekt, który realizujemy w ramach konwersji cyfrowej domów kultury jest dofinansowany z funduszy europejskich i jest to ze środków Narodowego Centrum Kultury. Są pieniądze, można iść na zakupy, kupować sprzęt, będzie się działo w Filharmonii Kaszubskiej. Tak jest. To jeszcze takie pytanie na koniec. Czy to było potrzebne? Jak najbardziej. Daje to nam dużo możliwości. Pandemia szczególnie nam to pokazała, jak duże zainteresowanie jest tą formą działalności. No, chcemy być dla wszystkich. No, ale gdyby nie pandemia, to też ten sprzęt by był zakupiony, czy może co innego? Jak najbardziej też myśleliśmy o tym, dlatego że w momencie, gdy mieliśmy ogólnopolskie biennale małych form ceramicznych, były to osoby oczywiście z całej Polski, które do nas przesyłały na konkurs swoje prace. Natomiast później jest im ciężko, żeby przyjechać na tą wystawę i zobaczyć w swoim, jakby w tym otoczeniu, gdzie te prace są zaprezentowane. W taki sposób będą mogły rzeczywiście obejrzeć, spojrzeć do środka tych misek ceramicznych i zobaczyć rzeczywiście, jak to wygląda. Daje im to możliwość rzeczywiście nie przyjechać, natomiast zobaczyć, jak to wygląda. O czym informowała Anna Pobłocka z Wejherowskiego Centrum Kultury. Pani Anno, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla was wszystkich w WCK-u. Oby te święta były spokojne, no i żeby ta pandemia poszła sobie precz. Żebyście mieli tłumy odwiedzających przede wszystkim. W imieniu zespołu dziękuję bardzo. Zespołowi Radia Kaszeby również życzymy wszystkiego najlepszego. A my dziękujemy za spotkanie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.